W dniu dzisiejszym, 24 stycznia, około godziny 18.30, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze poddasza w miejscowości Bielawa na ulicy Chrobrego 3, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz okoliczne jednostki. Jednostkę OSP Bielawa, jednostkę OSP Piskorzów, jednostkę OSP Ostroszowice, jednostkę OSP Piława Górna oraz jednostkę OSP Piława Dolna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów kierujący działaniem ratowniczym potwierdził bardzo rozwinięty pożar poddasza pod wyżej wymienionym adresem, po czym niezwłocznie poprosił o kolejne siły i środki. W następnej kolejności na miejsce zdarzenia dojechała grupa operacyjna komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, która zadysponowała na miejsce z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Nowej Rudy drabinę mechaniczną celem pomocy przy prowadzonych działań tutaj na miejscu zdarzenia. Na miejsce zdarzenia przybył również komendant powiatowy oraz jego zastępca. Przed przyjazdem pierwszych zastępów Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia znajdowało się już tutaj pogotowie ratunkowe, które udzielało pomocy czterem osobom, które ewakuowały się przed przyjazdem Straży Pożarnej z budynku. Jedna osoba wymagała dalszej pomocy medycznej i została zabrana do szpitala. Następnie w trakcie prowadzonych działań ratowniczych ratownicy Straży Pożarnej ewakuowali z trzeciego piętra budynku dwie osoby poszkodowane oraz zwierzęta, które znajdowały się w mieszkaniach. Łącznie poszkodowanych osób już w trakcie prowadzonych działań, które zgłosiły się do Zespołu Ratownictwa Medycznego, było 7 osób oraz jeden ratownik Straży Pożarnej, który odniósł obrażenia w trakcie prowadzonych działań, ale na szczęście po opatrzeniu zgłosił gotowość do prowadzenia dalszych czynności, pozostał na miejscu zdarzenia i wykonuje działania ratownicze tutaj dalej na miejscu zdarzenia. Pożar zastany w chwili prowadzonych działań był bardzo rozwinięty. Bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne w postaci silnego wiatru, który wzmagał rozprzestrzenianie się tego pożaru już na połaci dachowej na dalsze, można powiedzieć, metry. Jednak działania Straży Pożarnej polegające na podaniu 3 prądów gaśniczych wody do wnętrza pożaru, potem już 2 prądów gaśniczych z drabin mechanicznych spowodowały, iż to rozprzestrzenianie pożaru zostało powstrzymane. Droga na czas prowadzonych działań tutaj w obrębie budynku Chrobrego 3 zablokowana w obu kierunkach, nadzorowana przez patrole policji, które tutaj wspomagają działania Straży Pożarnej na miejscu zdarzenia, jak również Straży Miejskiej. Przybyły również oczywiście osoby z zarządzania kryzysowego miasta Bielawa, które będą już podejmowały dalsze decyzje względem osób, które po prostu w chwili obecnej nie będą mogły mieszkać tutaj w tym budynku. Działania ratownicze w chwili obecnej na miejscu zdarzenia jeszcze trwają. Trwa dogaszanie części poddasza, jak również dalsze przeszukiwanie pomieszczeń mieszkalnych.